nie ma miedzi, ten w domu siedzi. Przysłowie są mądrością narodu. Jaki naród, takie mądrości. I chcę maleńki mój wkład w spojrzenie na pieniądze. Jak byłem młody i nie miałem pieniędzy, to wtedy musiałem mieć fantazję. Gdyż bez pieniędzy nie dało się poderwać dziewczyny. Bez forsy żadna dziewczyna się nie da poderwać. Chyba, że się ma fantazję. A jak się nie ma pieniędzy, to można mieć fantazję. I też jest fajnie. Z biegiem czasu, im człowiek ma więcej pieniędzy, tym ma mniej fantazji. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale taka współzależność istnieje. Szczególnie niedawno, buszując po YouTubie i przyglądając się YouTuberkom, zauważyłem, że kiedyś to, żeby mieć dużo tych lajków i łapek, to one wymyślały niezwykłe rzeczy. Potrafiły z firanki zrobić spódniczkę, lub z zasłony sukienkę, lub ze sznurka siatkę na włosy, na zakupy, na wszelki wypadek. Natomiast teraz youtuberki skupiają się na tym, żeby się licytować między sobą, ile która kupiła droższe rzeczy, żeby kupić jak najdroższe rzeczy i je najlepiej wyeksponować, jak facet, któremu już Porsche nie wystarcza, żeby się młode dziewczyny za nim oglądały. I istnieje coś takiego, że pieniądze nie tylko odbierają czas, ale bardzo często odbierają nam fantazję, odbierają nam poczucie humoru, odbierają nam radość, ponieważ fantazja i poczucie humoru to jest wspólna rzecz, a pieniądze potrafią to odebrać i życzę ci, żebyś nigdy nie stracił.